Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Historie Wielkich Postaci. Dziś będzie o aktorce, którą znamy głównie z wcieleń komediowych. Niejednokrotnie w kultowych filmach czy serialach potrafiła nam dołożyć tę cegiełkę do naszego uśmiechu. Jednak ja sama przyznam Wam szczerze, że byłam w szoku, przygotowując się do tego odcinka, dowiadując się o tym, jak wiele w swoim życiu wycierpiała Joanna Kurowska. Jej życie bowiem naznaczone było licznymi tragediami. Więc niejednokrotnie, mimo że na ekranie bywała wulkanem pozytywnej energii, w życiu prywatnym musiała mierzyć się z tymi najstraszniejszymi doznaniami. Wszyscy, których kochałam, po kolei odchodzili, mówiła. Aktorka znana z takich seriali jak chociażby Graczykowie, Świat według Kiepskich czy O mnie się nie martw. Jeżeli chcecie poznać historię Joanny Kurowskiej, należycie do grona jej fanów, zapraszam Was do spędzenia ze mną najbliższych chwil. Joanna Kurowska, a właściwie Katarzyna Barbara Kurowska, urodziła się 25 listopada 1964 roku w Gdyni jako córka Ewy i Tadeusza. Jej ojciec pracował na wysokim stanowisku w Baltonie. Natomiast swoje dzieciństwo wspominała tak: wychowałam się w dużym, tradycyjnym kaszubskim domu w Rumi, z dziadkami, rodzicami, z siostrą, rodziną cioci. Było gwarno i wesoło, a nad wszystkimi próbowała zapanować mama, która jak typowa kaszubka lubiła wzorowy porządek. Mieliśmy ubrania codzienne i świąteczne, domowe i do szkoły. Zresztą przebieranie w domowe zostało mi do dziś. I mimo że aktorka w dorosłym życiu bardzo blisko związana była ze swoją siostrą Hanną, w dzieciństwie panowała między nimi rywalizacja o uwagę rodziców, która zresztą odbiła się na psychice aktorki. Myślę, że prawdziwymi przyczynami wielu problemów są skazy, które rodzą się w dzieciństwie. Każdy z nas nosi je w sobie. Moją był zawsze kompleks starszej siostry, którą stawiano mi za wzór intelektu. Ona była mądra, a ja to ta ładna. Niestety, dziecko, które stara się o akceptację i miłość rodziców, dopasowuje się do ich oczekiwań. I jeśli przez lata wmawia mu się, że jest wyłącznie ładne, lecz głupsze, to popada w kompleksy. Nigdy nie miałam problemu ze swoim wyglądem, natomiast zawsze wątpiłam w swoje możliwości intelektualne, zwierzała się aktorka. W 2010 roku Joanna Kurowska więc poddała się terapii, która trwała przez 10 lat. I podczas tej terapii dowiedziała się, że jej mama także zmagała się z wieloma problemami. Odbijały się one na życiu całej rodziny, a swoje cierpienia odreagowywała właśnie na młodszej córce. Ale to nie jedyne traumy, które dotknęły aktorkę w dzieciństwie. W książce Każdy dzień jest cudem Kurowska wyznała, że w dzieciństwie musiała zmierzyć się ze śmiercią 2-letniego brata. Jeden z pierwszych obrazów, jakie zapamiętałam z dzieciństwa, jest taki: najpierw idzie mój ojciec, który pcha wózek z moim bratem, już nieżyjącym. Co się stało? Zmarł. Matka kupowała mleko krowie od gospodarzy, żebyśmy mieli prawdziwe, bo w latach 70. wybuchła afera. Podobno do mleka dosypywano proszku XI, by nie kwaśniało. Tego dnia matka poszła po mleko przeznaczone dla mnie. Tymczasem okazało się później, że krowy znajomych gospodarzy miały pryszczyce. Mleko przeznaczone dla mnie wypił mój brat i zmarł. Ile miał lat? Dwa. Nasza trójka rodziła się rok po roku. Od czasu jego śmierci żyłam w poczuciu winy, wyznała aktorka. I właśnie przez całe życie z tym poczuciem winy nie poradziła sobie, borykała się również i z tym problemem. Również tutaj pomogła dopiero terapia. Zdecydowała się na studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, którą ukończyła w 1988 roku. To właśnie wtedy zaczęła występować jako Joanna i zmieniła swoje imię, które tak naprawdę to Katarzyna. Jakoś tak wymyśliłam, że Kaśka kariery nie zrobi, ale Joanna tak. No ale trzeba to traktować jako pseudonim artystyczny, ponieważ w dokumentach pani Joanna nadal jest Katarzyną. Po studiach aktorka przeniosła się do Warszawy. Była związana z takimi teatrami jak Komedia czy Nowy. Gdy po studiach przyjechałam do Warszawy, zachłysnęłam się wielkim miastem. Wynajmowane mieszkania były dla mnie schronieniem między próbami, przedstawieniami w teatrze, a spotkaniami towarzyskimi. Ale żeby naprawdę odpocząć, uciekałam do parku, do łazienek albo po wsina. A od 1985 roku Joanna Kurowska pojawiała się przed kamerą.
Pierwszą rolą, która przyniosła jej rozpoznawalność, była rola Jagody w serialu Jerzego Gruzy 40-latek 20 lat później. Za pierwszą filmową garzę w 40-latku kupiłam sobie pensjonarkę, mówiła. Występowała także gościnnie w łódzkich teatrach, a widzowie, którzy oglądali film Dzień Świra, również na pewno ją kojarzą. Występowała także w programie kabaretowym Miszmasz z Alicją Rezich-Modlińską, w talk show Wieczór z Alicją oraz programie satyrycznym Magazino. Jeżeli chodzi o jej życie prywatne, to to odmieniło się w 1997 roku, kiedy to stanęła na ślubnym kobiercu, a jej wybrankiem był dziennikarz Grzegorz Świątkiewicz. Jako dziennikarz sportowy pan Grzegorz przez ponad 30 lat pracował w Telewizji Polskiej. Pracy przygotowywał materiały do serwisów informacyjnych. Uczestniczył także w różnych wydarzeniach sportowych, które relacjonował. Para poznała się dzięki Agacie Młynarskiej. Pani Joanna natomiast zanim zdecydowała się na ślub, była w kilku nieformalnych związkach, ale to właśnie ta relacja przekonała ją do tego, że warto zalegalizować związek, zdecydować się na małżeństwo. Świątkiewicz także na swoim koncie miał już związki, między innymi z Katarzyną Dowbor. Przez 12 lat tworzyli małżeństwo, ale ich związek dobiegł końca, kiedy prowadząca Nasz Nowy Dom przyznała, że poczuła coś więcej do innego mężczyzny. Z Joanną jednak od razu właściwie połączyło ich gorące uczucie. Niedługo później aktorka zaszła w ciążę i małżeństwo oczekiwało pierwszej córki, Hanny. Niestety ich szczęście w tym przypadku nie trwało długo. Tu po raz kolejny pani Joanna musiała spotkać się ze śmiercią. Więcej na ten temat powiedziała przy okazji strajku kobiet. W 5 miesiącu odeszły mi wody płodowe. 2 tygodnie leżałam na podtrzymaniu, szprycowana antybiotykami, wciąż modląc się, aby napłynęły, ale one nie napływały. Młody lekarz stwierdził, że dziecko jest martwe i muszę rodzić siłami natury, jeśli chcę następne urodzić zdrowe, napisała aktorka na swoim profilu na Instagramie. Utrata dziecka była ogromnym ciosem dla małżeństwa. Jednak nie zniechęciła ich do podejmowania kolejnych prób powiększenia rodziny i udało się. 3 lata później powitali na świecie zdrową córeczkę. Spełnienie ich marzeń – Zosię. Zanim Zosia się urodziła, jedno moje dziecko zmarło. Im człowiek jest bardziej poraniony, tym lepiej, mówi monodram o śmierci dziecka, wyznała w rozmowie na żywo aktorka. Dlatego też pani Joanna postanowiła o tym powiedzieć, ponieważ uważa, że zaostrzenie prawa aborcyjnego w Polsce jest niedopuszczalne. Uważam, że jest to bestialstwo. Zmuszanie kobiet do rodzenia chorego dziecka jest bardzo przemocowe, wręcz nieludzkie. Ja urodziłam, ale to był mój wybór. Dobrowolnie podjęłam taką decyzję. Lekarze uprzedzili mnie, że moja córeczka może być niedorozwinięta. Sugerowali, że jest skazana na szybkie odejście, ale i tak chciałam ją urodzić. Tak ją kochałam, że zgodziłam się na sztuczne podtrzymywanie ciąży. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś kazał mi to zrobić, mówiła. I dodawała, utrata dziecka dla matki to traumatyczne doświadczenie. Czułam ogromny ból. Ani po śmierci rodziców, ani męża, ani siostry nie cierpiałam tak jak wtedy, przyznała. Dlatego dziwi mnie, że niektórym tak łatwo, tak trudne emocje sprowadzać do tego, że jest to decyzja wyrodnej kobiety, która pewnie bezmyślnie zaszła w ciążę i teraz chce się pozbyć problemu. Nie, drodzy Państwo, bardzo często tak to nie wygląda i mówimy tu o ludzkich dramatach. Natomiast w latach 1999 do 2001 Joanna Kurowska wcielała się w główną postać w serialu Graczykowie. Jadwigę Graczyk zyskała wtedy ogromną popularność. Jeśli chodzi o życie prywatne, wszystko również układało się dobrze. Pani Joanna tworzyła wraz z mężem udaną rodzinę, jednak w pewnym momencie problemy zaczęły się nawarstwiać. Dziennikarz bowiem zmagał się z depresją. Z dnia na dzień tracił coraz mocniej chęć do życia. Mój świat powolutku zaczął rozpadać się dużo wcześniej. Grześ, wspaniały człowiek, przestał dogadywać się sam ze sobą, a przez to oddalał się ode mnie. Depresja to ciężka choroba. Robiłam, co mogłam, by rozjaśnić życie mojego męża, ale nie byłam w stanie mu pomóc. Czasem byłam już bardzo zmęczona, ale do końca wierzyłam, że Grzesiek ze swojego czarnego świata kiedyś wróci do mnie i do córki. Wracał, ale coraz rzadziej i na krótko, zdradziła aktorka. Niestety pan Grzegorz w wieku 55 lat popełnił samobójstwo, a aktorka
została sama z 12-letnią córką. I pewnie jak się domyślacie, ta śmierć była dla aktorki wielkim zaskoczeniem, wielkim szokiem i ogromną tragedią. W programie Demakijaż prowadzonym przez Krzysztofa Ibisza wyznała, że w tym okresie bardzo dużo pracowała po to, by po prostu nie myśleć, by mieć zajęcie. 3 tygodnie po pogrzebie męża miała premierę teatralną. Musiała się do niej solidnie przygotowywać. Wiele osób w tym momencie zrezygnowałoby ze wszystkich przedsięwzięć, ale pani Joanna właśnie tak sobie z tym poradziła. Uciekła w pracę. Moi koledzy mi pomogli, bo mieliśmy tryby pracy. Jednak potem pojawiły się etapy żałoby. Było to trudne dla mnie i dla Zosi, bo ona była malutka, miała 12 lat. Zostałam sama w najgorszym okresie życia dziecka, mówiła. A te etapy żałoby, o których wspominała, opisała później nieco dokładniej. Fazy wychodzenia z żałoby przeżyłam później niż powinnam. Są takie fazy. Zaprzeczenie, że to się nie wydarzyło. Złość, gniew, apatia, a potem dochodzenie. Ja przeskoczyłam te etapy. Ale choć paniom nie było łatwo, w rozmowie z Krzysztofem Ibiszem również córka aktorki przyznała, że podziwia mamę za to, jak dużo siły udało jej się wtedy okazać, zgromadzić, by nie zostawić jej samej. Bo przecież jej mama musiała wykazać się ogromną życiową zaradnością. Nagle została sama z utrzymaniem córki. Chodziłam wtedy do prywatnej szkoły, która była przecież płatna i to wszystko się tak nawarstwiło. 3 razy widziałam, jak płakała i bardzo to doceniam, że dała sobie radę. Dobrze, gdy dziecko widzi, że rodzic okazuje emocje. Także trudne, ale gdy ja byłam w fatalnym stanie, to widok płaczącej matki tylko by pogorszył wszystko, mówiła Zofia. Ale faktycznie aktorka nie ukrywa, że mimo że córka dziś tak ją chwali, ona czuła, że była na skraju załamania. Tutaj po raz kolejny wiele zawdzięcza terapii. Przeszła nie tylko wewnętrzną, ale i zewnętrzną metamorfozę. Niestety kolejnym problemem okazały się być lekarstwa, od których się uzależniła. Ale zaczęła wychodzić ze wszystkich problemów. Ze wszystkiego była w stanie się podźwignąć właśnie dla córki. Postanowiłam się porozpieszczać, bo długo nie byłam dla siebie dobra. Przede wszystkim schudłam, skorzystałam z porad dietetyka i włączyłam ruch. Dawno nie było mi tak dobrze i cieszę się, że widać efekty, podkreślała. Zagrała w międzyczasie w takich filmach i serialach jak 13 posterunek, Wspomnieni już Graczykowie czy Dzień Świra, ale także Bulionerzy czy Mecenas Porada. Musiałam dać sobie czas na uporządkowanie przeszłości, ale przyznaję, że jestem teraz coraz bardziej gotowa na nową miłość. Jeśli przyjdzie, nie powiem nie, mówiła po czasie. A 4 lata temu w Plejadzie wyznała, że taką miłość znalazła. Ale nie chciała podawać szczegółów, rozwodzić się nad tym, kto to jest, czy faktycznie i czy do dzisiaj, moi drodzy. Więc ja, jak dobrze wiecie, staram się zawsze chronić te osoby, o których mówię, chronić ich prywatność, nikomu tymi moimi materiałami nie robić przykrości, więc nie będę tutaj węszyła i Wam przekazywała takich informacji, o których pani Joanna mówić nie chce. Natomiast bardzo mi trudno jest dalej kontynuować ten odcinek, bo chciałabym Wam powiedzieć o czymś pozytywnym. Natomiast w 2020 roku pani Joanna w mediach społecznościowych poinformowała o kolejnej stracie. Tym razem, bardzo zaskakująco, odeszła jej siostra. Nic tej tragedii nie zapowiadało. Dzisiaj w nocy ku zielonym pastwiskom odeszła moja ukochana siostra Hania. Była najlepszym człowiekiem, jakiego znałam. Przez lata opiekowała się naszymi chorymi rodzicami. Była dobra, dobrocią, jakiej już nie ma, napisała w lipcu. Panie widziały się zaledwie 2 tygodnie wcześniej na Kaszubach. Potem umówiły się, że siostra przyjedzie do pani Joanny. Byłyśmy tak beztrosko szczęśliwe. Za 2 dni miała przyjechać do mnie. Na stole w kuchni stoją jeszcze pierogi, które kupiłam dla ciebie, bo wiem, że lubiłaś. Haniu, jadę do ciebie. Moje serce krwawi. Boże, wbiłeś we mnie wszystkie noże, zakończyła zrozpaczona artystka. Mimo tego wszystkiego jednak, co panią Joannę w życiu spotykało regularnie i przewlekle, ona nadal pozostała pozytywnym człowiekiem. Przekonuje, że potrafi cieszyć się z życia. Nie wegetuje, tylko cały czas jest we mnie chęć mierzenia się z wyzwaniami. Zaliczam porażki, ale przynajmniej wiem, że spróbowałam. Owszem, to powoduje smutek i ból, jednak wolę czasami pocierpieć, ale mieć poczucie, że moje życie ma smak i styl, powiedziała aktorka. I jeszcze raz podkreśliła, że po każdej tragedii bardzo pomagała jej profesjonalna terapia.
Zawsze także pomagała jej w tym, co było dla niej ważne, czyli żeby życie prywatne oddzielać od pracy i nigdy nawet w obliczu największych wyzwań w swoim życiu nie porzuciła pracy w teatrze. Wszyscy, których kochałam, po kolei odchodzili. Brat, mama, tata, siostra, dziecko, mąż. Oczywiście serce mnie bolało, ale nie pokazywałam tego na zewnątrz. Uśmiechałam się, podnosząc do góry kąciki ust i licząc, że one zostaną już w tej pozycji. Nie skupiam się na negatywnych zdarzeniach i emocjach, wyznała. Dziś na szczęście korzystanie z pomocy specjalisty, terapeuty nie jest niczym dziwnym, stygmatyzującym czy wstydliwym. Kiedy złamiemy nogę, idziemy do lekarza. Mamy zmiany na skórze, idziemy do dermatologa. A kiedy zmienia się nasza dusza, kiedy boli, idziemy do psychologa. I jest to najzwyklejsza rzecz na świecie. I myślę, że każdy, kto czasami czuje, że boli go dusza, powinien z takiej pomocy skorzystać. Nie czekać, bo czasami jak widzicie, na przykładzie tej historii może być za późno. W 2022 roku na rynku pojawiła się osobista biografia pod tytułem Każdy dzień jest cudem, w której Joanna Kurowska w rozmowie z Kamilą Drecką opowiada o swojej karierze, o życiu prywatnym, o tych wszystkich dramatach, o których Wam dzisiaj opowiedziałam. Więc wiele informacji właśnie z tej książki Wam tutaj przekazałam, ale oczywiście jest to ułamek, jeżeli macie ochotę zapoznać się z historią życia tej artystki, to zachęcam Was do zapoznania się z tą książką. Pani Joanna pozostaje aktywna zawodowo. Mogliśmy ją oglądać w ostatnim czasie w serialu Mecenas Porada, w serialu Lulu, w filmie Babies, The End, Listach do M4 czy Ślicznotce. Rozmawiałam wielokrotnie z panią Joanną podczas różnych imprez i zawsze wydawała mi się ona taka bardzo konkretna, mocno stąpająca po ziemi. Nawet przez myśl mi nie przeszło, jak wiele pani Joanna przeszła w życiu. Wiedziałam sporo o jej rolach, ale szczerze Wam powiem, że o życiu prywatnym niewiele. I właśnie to pokazuje, jak pani Joanna potrafi sobie z tym wszystkim radzić. I to, że nie pokazuje na zewnątrz swoich emocji, to o czym mówiła. A przecież niejednokrotnie akurat w programie, który realizowałam, pytałam o różne osobiste również rzeczy, o różne rytuały, podejście do życia, o różne kwestie. Pani Joanna zawsze właśnie wydawała się taką bardzo charakterną, mocną osobowością. Być może to właśnie te doświadczenia życiowe sprawiły, że tak jest, nie wiem, ale chciałam przez to powiedzieć, że bardzo podziwiam panią Joannę. Budzi to we mnie bardzo duży szacunek. Jednocześnie wysyłam serdeczne pozdrowienia i życzenia wspaniałych ról oraz pociechy i dumy ze wspaniałej córki, która, wszystko na to wskazuje, jest pani wspaniałą przyjaciółką. Proszę się trzymać, pani Joanno, i poczytać komentarze, bo mam nadzieję, że moi widzowie, moi drodzy, o Was mowa, wesprzecie panią Joannę miłym słowem w komentarzach. Na to liczę, jak również na to, że zobaczymy się już niedługo tutaj, na moim kanale. Do zobaczenia więc. Trzymajcie się ciepło. Cześć!